Siema ludzie, Mejo z tej strony, jest ze mną mój kolega Repus. Bez floty. Bez floty. No i co, podbijam sobie Portugalię do końca. Chyba ich w tej wojnie ich raczej nie skończę, bo Mali mi nie pozwoli. Super sojusznicy Austriaków. Milan posiadał, znaczy oblegał Wenecję, a Węgry połowy Wenecji. I skończyli wojnę te dwa państwa. Ale Milan wcześniej Wenecję. Ale Wenecja jest tego. O, reformacja się pojawiła. O, i pokój jednego dnia. Widzisz, że cesarz... I cesarz wprowadził od razu reformę. I Wenecję wchłonął, czaisz? Jako wziął prowincję. Sobie prowincję. No, ale ma granicę morską, nie? Ile się jeszcze te statki będą naprawiać do Jasnej Ciasnej? O nie, przyszedł sobie ten odkrywca do państwa wrócił i tak: panie, potrzeba więcej floty do odkrywania. Kurwa, nie mam. Jak to? Nie pytaj! Poszukaj sobie w Gibraltarze, na dnie. Wolałbyś nie wiedzieć. Możesz być następny. Odkrywca nigdy się nie ma. Zresztą twoi odkrywcy też nie mają najlepszego życia, bo co gdzieś wypłyną, to zginą. Giną bohatersko. Tak. Pewnie Krakena spotykają po drodze. Takim wmawiasz, że to jest bohaterska śmierć za kraj. Propaganda komunistyczna leci. Wojna domowa w Litwie, lol. Oni zawsze coś mają. No. Wiesz, co mi się najbardziej podoba? Że komputer nigdy nie buduje fortów, ani żadnych budynków w swoich koloniach. Aha. Tylko przypływasz i bierzesz. No. Myślałem, że dziewczyny ci się podobają, ale jak wolisz takie forty? No ba. Co wieku. To by fortów nie wolał. No. Najlepsza rzecz na świecie. Austria mi teraz pomoże? Pomoże w wojnie, okej. Okay. Chcesz się dołączyć? Nie pytam cię o zdanie. No dawaj. Flanders jest Frisia. Wow. Widzę, że to będzie bardzo ciężka wojna. Pierwszą bitwą w wojnie skończysz wojnę. Ta, bo przegram. Co ty, żartuję? To już by był szczyt. Klimaks tak zwany. Z kim ja walczę? Okej, jakieś pierdoły w harę. O nie, Great Advisor has died. No i dobrze. Skończę tą wojnę. O, mogę odkryć Morze Białe. Okej. Czyli tereny wokół Morza Białego, a i płyń sobie. Okay. Ale ta wojna teraz jest takie znęcanie się. Taka Kastylia z Aragonią, Szwecja, Anglia i Austria. O, Portugalia już nie jest moim rywalem. Szkoda. Takie kopanie. A, dobra. Kory. Te najtańsze na początek. A co, bida? No, wiesz, kiedy jak mój król ma jeden pipek w administracji. Kiedy mi kupujesz Crusader Kings 2, kolego? Jeżeli te dodatki. Jak dostanę wypłatę. Liczę na to. O, nie ma co nagrywać na kanał. Bida w kraju. Bida w kraju. Przyspiesz jak chcesz. Spoko. Lepsze jest to, że wziąłem praktycznie wszystkie ziemie, które on nawrócił. Tylko jedną muszę nawrócić. O Boże. A mogę wziąć jakąś, która jest nawrócona, na przykład Meknes. I tam, a nie, bo tu fort masz, okej. Okay. Tą prowincję masz z fortem. Rozumiem. No. Nie bij. Boję się, że teraz Tunezja zanektuje Portugalię. Serio? Lizbonę przy okazji. No bo teraz nie musisz kogoś podbić, żeby ich zanektować, nie? A ja nie wierzę, żeby do Portugalii, znaczy do Lizbony przypłynęli. O, i mogę zrobić tych.
Jak to się mówi? Kompanię kupiecką, tak? Trading company. Nie wiem, chyba ta. Pytanie, czy chcę. Z tych prowincji raczej dużo nie dostanę. O, Austria przegra z Brunswickiem. Brunswick. Brunswick. Trzeba tak po niemiecku. Brunswick. Iste Helga. Go to obiad. Krankenhaus. Okej, okay, prowincję sobie przejąłem. Nie za dużo, bo co za dużo to niezdrowo. O, mogę wpaść w unię personalną. Serio? No, i będzie wojna sukcesywna pomiędzy Kastylią a Anglią. Super! Aha, czyli będziemy się bić o twój tak. Tron. Spoko! Francja chce przemarz wojsk. Nie. I don't like you. Zaraz będziemy mogli Anglików, raczej Francuzów bić. Ej, Szkocja, ja tam przepraszam za to, że was obraziłem. Nie wiem, powiedziałem, że w kitlach źle wyglądacie, czy... Mam 76 swoich... tego... Power Projection. A ja mam 8. Pożyczę. Dostaję jeden punkt z każdego tego dodatkowo, dzięki temu. Fajnie. A ja mam Advisora, plus 2. Establish a colony North America, okej. Okay. Tak, zgadnij jaką mam zarąbistą misję. Protect against Ottomans, mam mieć 82 tysiące ludzi, kiedy mogę mieć 52. Tak, na pewno to wykonam. Ale zredukować overextensję mogę. No ja podeślę trochę wojska. Nie, ja zostaję katolikiem w tym let's playu, także nie chcę, żeby mi się gdzieś pojawiały luterańskie prowincje. No, thank you. A co, ja też mam? A co? Czego jeszcze nie mam kontrreformacji? Ty masz kantor? Nie, miałem event, że mogę jakąś dowolną prowincję zamienić w luterańską lub... Lub dostać 20 relacji ze wszystkimi katolikami. Aha. Moje, znaczy, ze wszystkimi sąsiadami katolikami, tak to jest. Arif on Desire wynosi prawie 100%. No, dlatego już są ci, nie? No, mam coś zobaczyć. Szwedzi sami sobie poradzą. Podeszli do Anżu. Ty odkrywaj w ogóle cokolwiek. Safi odkryj. Cholera. Wow, co ja mam tyle ryzyka buntu wszędzie nagle? O, wygrałem w parlamencie, sekunda. National Manpower Modifier plus 5%. Spoks. Weź to oddziel, podziel, tym odpłyń tutaj. By się bili. By się bili. By się bili. Po połowę jednostki wyślę w Amerykę. Ile mogę mieć statków? Dobra, kolejne transportowce, bo teraz będą mi potrzebne pływać między tymi wyspami. Najgłupsze jest to, że jak płynę na przykład 7 flotami, 7 statków mam i płynę w jakąś prowincję obok, to jakieś inne państwo od razu wie, że płynę na ich flotę, która jest parę prowincji obok. No. Wszechwiedzący komputer, jak zwykle. O. Naplet ma bunt. Bardzo mi przykro z tego powodu. O, prawie flotę odbudowałem. Kosztowało mnie tylko ponad 1000 dukatów. Jeszcze 7 lat i będę mógł wchłonąć Aragonię i pół Włoch. Jej, w końcu skończyłem idee religijne. Wow,
Czas na drugą odkryć. Czas teraz tego. Mam minus 20% do kosztu technologii, jestem tak zacofany. Jeju. Ja mam właśnie technologię administracyjną. Mogę kurtwałce. Potrzebuję tylko 382 punkty, żeby podnieść technologię. Establish a colony. Ile? 382 punkty, żeby podnieść technologię. Gdzie jest Northeastern America dokładnie? Karaiby są na północy. Aha. Super. A Eastern America jest gdzieś na zachodzie, a na wschodzie jest Louisiana. Establish a colony of America. O, mam tutaj jakieś. Missionary strength plus 1% i... A niech będzie. Trochę taksów potracę, ale... Mam tylko 23 przychody z taksów. Tylko. Tylko. Ile masz w ogóle przychodu? Ja mam 14 z taksów, 8 z produkcji, 16 z handlu i 5 z złota. Największy total ma Austria. 261. A nie, bo to jest ze Spice of War, okej. Okay. No. A to Otomani, 56. Nie, ja mam 49, Francja ma 44 i ty masz 44. Austria ma 33. A ja tak patrzę, kurwa 500 ma Austria, ja pierdzielę. Zakończę wojnę z... A no właśnie, sekunda. To mi zaraz flota zdechnie. Znowu. Przypomniałem sobie, że mam flotę w Ameryce. Boże. O, Szwecja wzięła pokój z Norwegią. Floto, odbuduj mi się. Jak mi się flota odbuduje, to pójdziemy na Francję. Więcej workshopów. Wezmę potła i wywalę Francuzów z tego pogoni kolonialnej. Zostanie tylko nasza dwójka. I sobie jakoś tam się podzielimy Ameryką. Ja wezmę Amerykę, ty Afrykę. Zgoda? Ja mogę brać całą Afrykę. Będę mieć bliżej do Indii. To mówisz? Ja mogę. Możemy się tak podzielić, że ty sobie weźmiesz Amerykę, ja sobie wezmę całą Afrykę. Ale w autonomii będziesz miał. Ale czekaj, mogę wybrać sobie, jakie dziecko chcę urodzić. A nie, jak będzie miał na imię. Ale super wybory. Albo będzie 146, a będzie albo będzie 610, albo 160. Może się nazywać albo Aleksander, albo Cezar, albo Johan. Aleksander. Czy mi to nie będzie przeszkadzać, że tego, że będę mieć pełną autonomię, bo ja po prostu wszystkie te kolonie zamienię w te. W państwo. Nie w państwo, Boże. W kompanie handlowe. Cześć, umiałem dziedzica 5-3-6, ale dostałem eventa i mam teraz dziedzica 1-4-6, a tamten nie umarł. Fuck. Tylko po prostu się zamienili miejscami. Chujowy event, nie polecam takich. Śmiałem lepszego, ty mi zostawił. Opuścił cię. Ten debot administracji zacofany, muszę sobie zrobić tyle technologii w administracji, ile dam radę. Znaczy tyle punktów naklepać. Naklepać. Tak. Ty tylko Mejos byś bił. Tylko o jednym myślisz. Dalej mam overextensję, o Boże. Jeszcze 300 punktów. Nic, że tyle samo kosztuje mnie podniesienie technologii, nie? A ja w pokoju tracę aż ćwierć ekonomii. Ja 0,10. Mam jeszcze centralizację 5. A ty w wojnie czy w pokoju? W pokoju. A, bo mam jeszcze z idei minus 10, raczej government, form and rank, czyli chyba to jest governmentu. No, multi autonomy change. Ten. Jaki masz tego development? Total?
Development total, już sprawdzam. Pokażę, nie, change government to nie, upgrade government. 525. 526. Skurwuj, zaraz to zmienię. Czekaj. W derby. Spójrz teraz, znaczy teraz ci powiem. 527. Ach. Skrybany. Jakbyś był gotowy, to możemy powiadać wojnę Francji. Ale przeżyć te 18 tysięcy, idziesz na stronę z Francją. Na front francuski. Ja się boję, że mi te 18 tysięcy będzie niedługo potrzebne, żeby bunty na wyspach pozbijać. Mam już 60% do buntu Portugalczyków. Szwecja wzięła pokój z Danią. Znowu? No, wow, znowu się bije. Za chwilę będzie... Skandynawia. Skandynawia. A to, tobie brakuje jednej prowincji, nie, dwóch chyba, jednej, żeby stworzyć Wielką Brytanię. Technologii. No. Ale problem w tym, że... O, dobra, już polepszyłem relację. Wysił gifta 25 dukatów. Znowu źle kliknąłem? Nie mówcie. Nie, dobra. A dlaczego mi spadło w takim razie? Polepsz relacje. Polepszę te relacje i zrobię ze Szkocji wasala i możemy się bić z Francją. Spoko. Francja w ogóle nie ma woja, muszę wojsko teraz porównać. Total. A, Francja ma 60 tysięcy, okej. Okay. Ja mam tylko 52 z tego części na koloniach. Austria i ja jesteśmy rywalami. Sniff. Ale tutaj się dołączy jeszcze właśnie Austria, więc zaraz się pokochacie. No, Austria i ty, czyli jeszcze Aragonia, Naplet. Już znam garnizony. Odpalę. Dania ma 3 prowincje. Aha. Dalej Dania. Wierzymy w ciebie. Postawiłem na ciebie duże pieniądze. A na serio jest w ogóle, są w ogóle bukmacherzy do Europy. Serio? Gdzie stawia pieniądze. Nie, co ty jaja se robię. Śmiesznie by było. Och no, znowu mi zaatakowali kolonie szmaty. Nie wiedzą, że mam tam aż 3... Jakim to ty masz tam 3 jednostki artyleryjskie? Nie ma to jakąś taką samą technologię administracyjną co Tunezja. Francja już ma 10. What the fuck? Austria też. Jebony boostery. Dobra, możemy bić Francję. Flotę przedstawię bardziej... No, żeby po tła kryli. A, jeszcze w Labordu muszę dać garnizon, okej. Okay. To jeszcze dobra. Miesiąc. Harsh treatment. Jestem do przodu z technologią wojskową. Tak. Odwleczemy trochę ten bunt. Okej, okay. Jako cel... Ile? Potła. 200 punktów, żeby o 30% to zmniejszyć. Auć. No, po tła. A, ciebie nie zaprosiłem, przepraszam, przyjacielu. Znowu? Takie always forget. Teraz czekam, co zrobią ci Francuzi. Idą oblegać Normandię, okej. Okay. Bez generała. A ja w sumie zrobię sobie generała. O, super, pod fajera jest. Ale masz, już działa? No właśnie. Już ci coś da ten generał. Ale żeby dał na tyle, zanim Francuzi podeślą te swoje 40 tysięcy, co idzie. Ja nie widzę 40 tysięcy. Bez tych jego posiłków przegram, teraz widzisz. No. Teraz widzę.
Wycofajcie się tu. No i poszli w dwie odmienne strony świata. Austria walczy z Węgrami. Lol. Lol. I dlatego potrzebuję twojej pomocy, przyjacielu. Bo jak nie, ten rozbiorę Anglii. Ale czy wiesz, jaka jest prowincja w Ameryce? Ja nie zauważyłem, że Avalon kolonizuje. A Avalon to jest chyba zamek z króla Artura, jak się nie mylę. I'm coming to help. A gdzie? A, na nie dzień się bije. To późno. Całe wojsko straciłem! Przyszedłem i od razu mnie wycofało z miejsca. Całe wojsko straciłem. Rozbili cię? Chodź. O. Ja chyba to biegam. Mówicie się bijełem, nawet nie patrzyłem. Ora, robię najemników teraz. Ja już parę tysięcy zrobię. Ja tu mam jedną armię i się bijemy i bijemy, a Francja tylko dosyła wojsko i chyba to przegramy przez to. Zaczął szkolić ludzi, jak głupi wygraliśmy. Jeju. Uciekajcie stamtąd. Idzie kolejna armia Francuzów, 14 tysięcy. Przetrwaliśmy, kurde, atak 40 tysięcy. Okej. Francja się jakoś nawet nie przejęła. Na skłoni mi zdobili. O, już dobra. Którą oni mają technologię? O, taką jak ja. Mam też najemników po robie. Podatki wojenne, zapomniałem, jest na chwilę. A tu nie mają w ogóle armii, morali. No nie, już, już mają, too late. Ejos! No i tak tam już nie dojdę. Dojdziesz, bo mam najemników tutaj. No dobra. No on jeszcze 19 przysył. Dążysz! Tak, jestem dopiero w Labord. Wierzę w ciebie, Mejos! Kurwa! No. Czekaj. Ile mieczy zginie? Ileś. Wszyscy się nie zdążyli wycofać. Ale Aragorn na nich idzie. Nie. Przegrał. Nie zaatakował ich w ogóle. A 10 tysięcy. 70 tysięcy mają tutaj, Boże. Ja więc Nawarę im oddam. Stabilność, w dół. Miło. Ja im oddam Nawarę, nie obrazisz się. Nie, wcale. Może Artois zdobędę. O co jest ta wojna? O Poito? O Poito. Kurde. Chciałem ich odciąć od kolonizacji. Bo idą na mnie. Idą na mnie! Gdzie oni mają minusy? Oni mają w ogóle więcej moreli na dzień dobry niż ty. Uciekać! Do Gaskonii uciekam. No i dobra, już pewnie pójdą na mnie czekać. 40 tysięcy idzie. No, wiem. Musimy je zbić. Widzę. Idź pomóc. Okay. Kurwa, może naokoło iść, jak ja nienawidzę tych fortów. Dobra, też idę. Aragonia może... Nie może prosto. Chyba to przegramy. Nie, jak Aragonia się wyrobi, to wygracie. Czyli wygramy, bo teraz ja się wyrobię. Bo ile się wyrobisz? Bo jak na razie przegrywamy. Kurde. Calculated. Ostatnia deska ratunku. I tak więcej straciliśmy. No. To jest przesada. Francja ma za mocne... Francja ma mocne wojsko, to też chodzi, nie? Ale jak ja gram Francuzami, to jest trudno. Kurczę. Idzie 15 tysięcy. Ja idę odbudować trochę armię. O, pokój z Luką. Co jest z Luką? To jest Luka?
Test. Czekaj, Luka. Luka. O, reparacje się przydadzą. O, pełne punkty dyplomatyczne. I anuluj traktaty z Francuzami. I jeszcze zapłaćcie. O, dwa razy. Dwa razy się zgodzili. Okej. Okay. Teraz... Ale Francuzom będzie bardzo szybko rosnąć murek z Oszyn, jak mają 100% zablokowanych portów. Oni mają trzy porty. No właśnie, o to chodzi. O nie, Mejus! Armia idzie, pomocy! To niech idzie, ja mam tu 8000 ludzi. Na Aragonię idą zaatakować, idę im pomóc. Aragonia, czemu ty masz tak mało morali? Aragonia! By nie zdążyli odbudować morali. No, nie dojdziesz tam, no. Stój! No nie. Ale rozbijesz ich, bo... Ale zaraz złaszczysz, przyjdzie 50 tysięcy posiłków, mówiłem. O. Zdążcie! Zdążę, zdążę. Ale nie do nich mówiłem! Nie wiem, gdzie możecie uciekać. Do Hiszpanii. Nie, nie, nie wiem, czy ta wojna z Francją to był dobry pomysł. Zaraz skończymy wojnę z Węgrami, jak dobrze pójdzie, tylko musi Austria zdobyć chociaż jeden fort i przyjdą z pomocą. Najważniejszym, nie wiem, powodem pokoju to będzie zerwanie stosunku. Kogo? Z kim? Węgrów z Francuzami. Mhm. Bo jakby nie to, to żebyśmy wygrali ją. No, w sumie. Nie, Gaskonie mi zdobyli. Znowu. Znowu. Dawać, Austriacy. Czemu Szwedzi wysyłają wojsko na Węgry? Bo tak. Tak. Zabronisz im? Francja jest bliżej. Boję się tych 30 tysięcy. Ale to byłem Aragon awal. Ma 20 tysięcy. Może byśmy się w górach z nimi mogli pobić. To byłem Avalon. Aragon, miałeś tu pomóc, a nie sobie pójść. Dobra, uciekajcie z tym. Nie będziemy tracić ludzi bez powodu. Nie dosyłajcie wsparcia, kuźwa. Tu. Uciekaj. A 50% macie na ten fort. Kuźwa. 56% macie. Ale dobrze, jak on porozbija te armie, tak jak teraz to robi, to będzie szansa, że jakieś armie porozbijamy. Próbowałem pobić 10 tysięcy, to zdążyło przyjść wsparcie. No i tak mamy mniej Morelli, chodź tu mają. Idę, idę. On też idzie i chyba zdąży. To z tego i tak przegramy. Nie! Nie, naokoło musi iść. Dobrze. A sobie stąd team. Ja muszę odbić swoją prowincję. Gdzie masz forty? O. Nepal się bije. Tylko głupie lagi. Nie pomogę. Oni się bronią w górach. Oj, pierdzie. Ale skąd oni mają tyle Morelli? Bo dobra, są Węgry coś podbiły. Węgry coś podbiły, sekunda. Węgry. Anuluj traktaty z Francją. I co jeszcze można? Return costes może? O, zgadzał się. A nie, war reparacje się bardziej przydadzą. Jeśli demandy. Co odrzucili? Podniosę technologię lądową. Może będzie trochę łatwiej. No nie, idę do prowincji, teraz, gdzie właśnie Francja zaczęła oblegać. Już mi wojsko zniknie. No.
proszę! Dobrze, gdzieś ucieknął, ale gdzie? A, do Gaskonii. Węgry, czemu się nie zgodzicie? 30 minut. Sekunda. Raczej, raczej tej wojny nie skończymy w tym odcinku. No a teraz została Francja przeciwko nam wszystkim. Przegramy. Przegramy. Bo to jest BBBB. Big blob, big blue blob of blobiness. A ja sobie upgrade'ową administrację i mam dodatkową slot. Jak myślisz, którą mi teraz polecasz? Ekspansję administrację czy humanistyczną ideę? Ekspansja ci niepotrzebna, jak masz eksplorację. Ja bym wziął jakąś wojskową, bo masz jedną administracyjną, jedną dyplomatyczną. Ja bym wziął jakąś wojskową. To wezmę może quantity. No i liczbę. Dobra. Dzięki za oglądanie, ludzie. Już się trochę zasiedzieliśmy ponad 30. Pamiętajcie o klikaniu refrinków z powodu braku funduszy na wojnę z Francją. Tak, wysyłajcie subsydie. I klikajcie reklamy, to się przyda, ale tylko pod moim odcinkiem. Tak. No jest, a nie. Zwłaszcza, że ten odcinek jest nagrywany u mnie. No właśnie, dlatego mówię na wszelki wypadek. Dobra. Dzięki za oglądanie, cześć.